Chaos w Dover. Zagraniczne media piszą o Polsce, kierowcy utknęli w Dover. Europejskie media doceniły polską pomoc. Media w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii zauważyły udział polskich żołnierzy i lekarzy przy testowaniu kierowców ciężarówek, którzy utknęli w Dover. Dzień po tym, jak Wielka Brytania zdecydowała, że nie potrzebuje Europy, przyjmujemy pomoc od francuskich strażaków i polskich terytorialsów w testowaniu na obecność COVID, czytamy na brytyjskich portalach. Najwięcej uwagi akcji Polaków poświęcono w mediach na Wyspach, gdzie zator spowodowany ograniczeniami na granicach w związku z nową mutacją wirusa wywołał chaos i wielogodzinne korki. Pomoc polskich żołnierzy w rozwiązaniu kryzysu zauważyła brytyjska agencja informacyjna PAMedia, której tekst przedrukowało i wykorzystało później wiele gazet i portali internetowych, m.in. Evening Standard, Metro, czy Daily Mirror. W piątek ruch w Dover przebiegał sprawnie, a do pomocy przy testach zaangażowali się także francuscy strażacy i polscy żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej. Polska nazwała swoją operację Zumbach, nawiązując do polskiego pilota z II wojny światowej Jana Zumbacha, który walczył w szeregach aliantów w bitwie o Wielką Brytanię, napisała agencja w depeszy. Te słowa przywołuje też portal The London Economics, który napisał: dzień po tym, jak Wielka Brytania zdecydowała, że nie potrzebuje Europy, przyjmujemy pomoc od francuskich strażaków i polskich terytorialsów w testowaniu na obecność COVID. O udziale Wojsk Obrony Terytorialnej wspomniał także tabloid Daily Mail, zamieszczając też na portalu kilka zdjęć polskich żołnierzy i nagranie wideo w czasie ich pracy. Rządy nas opuściły. Polska pomoc została dostrzeżona również przez media i komentatorów na Półwyspie Iberyjskim, głównie w kontraście do braku działań rządów Portugalii i Hiszpanii. Polska wysyła żołnierzy do Zjednoczonego Królestwa, by pomóc kierowcom, którzy tam utknęli, zarówno jej własnym obywatelom, jak i obywatelom krajów, których rządy ich opuściły, napisał na Facebooku lider partii Vox, cytowany przez portal Octiario. Na obecną sytuację zwrócił uwagę popularny bloger Lentio na stronie utono.net. Napisał, że w dniu 24 grudnia rząd hiszpański nie podjął żadnych nowych środków. To śmieszna odpowiedź w tak trudnej sytuacji, kiedy kierowcy nie mają żywności, w dodatku 10 dni po tym, jak ratownicze służby morskie zależne od Ministerstwa Transportu wypłynęły 170 km w morze od Wysp Kanaryjskich, aby ratować nielegalnych imigrantów, napisał Elentir, powołując się na opinię kierowców. Podczas gdy rząd hiszpański ograniczył się do stwierdzenia, że informuje kierowców, iż nie będzie ich karał za zbyt długi odpoczynek w kabinach tirów, rząd polski wysłał do Wielkiej Brytanii kilkudziesięciu lekarzy, diagnostyków, pielęgniarek i medyków, którzy w piątek zostali zastąpieni przez 60 lekarzy wojskowych, napisał Elentir. Pomagali nie tylko swoim kierowcom, ale również nam. Z kolei portugalska telewizja publiczna RTP nadała w sobotę reportaż, w którym portugalscy kierowcy szeroko krytykowali postawę władz swojego kraju, porównując ją do polskich działań. Krytyki nie szczędził m.in. kierowca Rogério Nunes. Pracownik jednej z portugalskich spółek transportowych przyznał, że w kilkudniowym oczekiwaniu na wyjazd z Wysp Brytyjskich otrzymywał wsparcie od polskich dyplomatów. Pomagali nie tylko swoim kierowcom, ale również nam. Podobnie robili dyplomaci innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. Rumunii i Republiki Czeskiej. Ci ostatni nawet oferowali nam wsparcie psychologa, powiedział Rogério Nunes. Tymczasem, jak poinformował w sobotę przedstawiciel grupującej pracowników portugalskiego transportu drogowego Antam André Almeida, zbyt długie oczekiwanie na granicy brytyjsko-francuskiej musi zostać zrekompensowane zarówno kierowcom, jak i spółkom transportowym, które poniosły straty. Almeida wskazał na słabość europejskiej dyplomacji w rozwiązaniu problemu blokad przy wyjeździe z Wielkiej Brytanii, gdzie według szacunków Antram przebywa wciąż w oczekiwaniu na opuszczenie wysp ponad 100 portugalskich kierowców. Mieliśmy informację, że dziś ich trudna sytuacja zostanie rozwiązana,
Tymczasem wciąż oczekują oni na wjazd do Francji, stwierdził Almeida, dodając, że organizacja Antrim liczy na wyciągnięcie konsekwencji wobec błędów decydentów politycznych.